Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu czwartej ligi pomiędzy Gryfem Słupsk a Jaguarem Gdańsk, wygranym przez gospodarzy 3-0. O komentarz tego spotkania poproszę trenera gości, pana Piotra Fornela. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystkim gratuluję, trenerze, zwycięstwa 3-0. Cóż, mecz się układał. Nie mówię o to, że tak naprawdę w drugiej połowie zdobyliście 3 bramki, moim zdaniem to w pierwszej połowie byliście drużyną, która ten mecz sobie troszeczkę ułożyła. W drugiej połowie chcieliśmy wyjść, bo chcieliśmy pójść po 3 punkty, no ale tutaj zarejestrowały jakieś tam rzeczy, które gdzieś tam sobie też przeanalizujemy. Chyba ten wydruk tam nie da, to na 2-0, czy ten wydruk później nie, tam nie tak. Tam ten wydruk poszedł, bo jak tam przegraliśmy tylko jeden, w sumie, bo na 1 godzin także w no, fajny sposób, fajne rozwiązanie, także widać, że tutaj jest dobra praca oddana. Natomiast no, tak jak mówimy, gdzieś swoje błędy popełniliśmy, na pewno wyciągniemy wnioski po tym meczu i cóż, mamy w obecnej chwili stratę jednego punktu do lidera. W tamtej rundzie mieliśmy po 4 meczach 6 punktów, więc uważam, że jest wszystko otwarte i na pewno nie będziemy teraz płakali w powrocie do pokazu. Oczywiście jesteśmy wściekli, jesteśmy źli. Ja wiem, że zawodnicy na pewno mają do siebie jakiś żal czy taką złość sportową. Na pewno to się wróci w tą stronę, że przy tygodniu już popatrzymy o kolejne 3 punkty. Mówię, jak mówię, gratuluję na Gryfa, stworzył sobie dzisiaj więcej klarownych sytuacji i wygrał z nami. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz trenera Gryfa Słupsk, pana Krzysztofa Millera. No przede wszystkim wielka radość, bo i można powiedzieć, że ulga, tak? Ten pozycję lidera straciliśmy w końcówce sezonu i chcieliśmy bardzo szybko wrócić na fotel lidera. Udało nam się to dzisiaj. Jestem mega dumny z chłopaków, z postawy chłopaków, z zaangażowania ich podejścia, nie tylko do tego meczu, ale w całej tej rundzie, za to jak ciężko pracują i walczą o to, żeby spełnić marzenia nie tylko swoje, ale również i mieszkańców w Słupsku. Myślę, że dzisiejszym meczem z tak mocnym przeciwnikiem, jakim jest Jaguar, bo to był mecz lidera z wiceliderem. Stworzyliśmy sobie naprawdę bardzo dużo sytuacji i mogliśmy ten mecz nawet wygrać dużo, dużo więcej, ale cieszy nas przede wszystkim zwycięstwo i to jest dla nas najważniejsze. Wiadomo, że też bramkarze będzie cieszyło to, że nie straciliśmy bramki od 4 spotkań. Mamy fajny ten bilans, ale tak naprawdę liczą się tylko 3 punkty na sam koniec i już tak naprawdę z pokorą podchodzimy do kolejnego spotkania i będziemy chcieli go wygrać, bo tutaj tak samo jak i Jaguar, my będziemy walczyć do końca, ale jeszcze inne zespoły nie powiedziałem, że tutaj nam się, nie wiem, położą. Każdy mecz będzie dużo walki, zaangażowania. Dzisiaj chłopaki pokazali, że są na sportowym, wysokim poziomie, ale nie tylko z piłkarskim, ale również mentalnym. No i również bardzo dziękuję kibicom za ich doping i wsparcie, za techniczne przybycie. Naprawdę czuliśmy ich oddech na piersiach i mogliśmy w tej drugiej połowie rozwinąć jeszcze bardziej skrzydła jak. Dziękuję bardzo. Czy są pytania z sali? To ja zawalę. No, czy się spodziewaliście, że to będzie tak jednostronne w sumie spotkanie, bo można było liczyć, że jednak będzie dużo więcej oporu ze strony drużyny gości? Może ja powiem. Tak, proszę bardzo, trener gości. Znaczy, powiem tak, jak się obserwuje w piłkę nożną, od tej strony troszeczkę taktycznej, mieliśmy jakiś plan na ten mecz i na tym plan chcieliśmy realizować w pierwszej połowie. To oczywiście gdyby sobie stworzył, tak jak powiedziałem, zresztą w pierwszej połowie bardzo dużo tych sytuacji. Nie zawsze może to plan nasz być trafiony, a czasami też po prostu przeciwnik jest na tyle dobry, że ciężko jest tam zrealizować. Ale podkreślam jeszcze raz, bo w pierwszej połowie było 0-0, uważam, że tych sytuacji sobie stworzyliśmy więcej. I myślę, że w pierwszej połowie mogliśmy to 0-0 przegrywać, a w drugiej połowie w zasadzie zaczął się trochę drugi mecz i troszeczkę się otworzyliśmy bardziej i tam już no i tam to otwarcie nasze wpłynęło na to, że Gryf nas skontrował, co jest to przy pierwszej bramce. Ta bramka chyba ta wpadła, tam ta 3-0 chyba też. Tam zasygnalizował zaczyna arbitr, tak, że była piłka. Ale wpadła bramka z tego, co tam zdziałał zawodników. Nie wiem, czy jednostronne, no, czasami oglądamy mecze, no, nie wiem, oglądaliśmy mecz Barcelona-Inter, tak, nie wiem, to by to było, no,
jesteśmy w systemie rocznym, jak tak, na tak, 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 tak. I tam Inter awansował po górze w bliskim pressingu i mówię tutaj taktyka jedno, a wynik drugi. Dziękuję bardzo. Trener gospodarzy, coś chce dodać? Myślę, że trener tu już wszystko powiedział. Co mogę więcej dodać? No, tak jak my mieliśmy jakiś pomysł, tak samo mają Jaguar. Nam się dzisiaj udało, wypaliło wszystko. W Słupsku twierdza, ale to jest dość łatwiej się gra na pewno u siebie. Tak ważne spotkania, bo tak jak powiedziałem, czujemy wsparcie kibiców. Co do założeń, to dzisiaj praktycznie wszystko nam wyszło, tak jak chcieliśmy, tak graliśmy i naprawdę i zmiany, i od początku zawodnicy, którzy grali, pokazali dużą jakość. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że mam tak szeroką kadrę, bo jeszcze 4-5 chłopaków nie zostało powołanych, tak więc mistrzostwo zdobywa się ławką. I teraz przed nami mecz derbowy, będziemy gotowi. Dziękuję bardzo i do widzenia, do zobaczenia.